Witam wszystkich Państwa w wyjątkowym, jak na ten kanał, filmie, a w szczególności chciałbym powitać pana premiera, pana Mateusza Morawieckiego, ze szczerą nadzieją, że ten film do niego dotrze głównie dzięki waszej działalności już po obejrzeniu. No trochę smutno mi to mówić, ale zanosi się na to, że to jest ostatni trening. Zdrowy chłopak? Zapraszamy. Zapraszamy. Zdrowy. Zapraszamy. Przeżyjemy. Cześć. A, no powiem wam, że to jest budujący widok, że wchodzisz na salę treningową z myślą taką, że będzie atmosfera pogrzebowa, bo jednak z tyłu głowy każdy z nas ma, że to jest ten ostatni trening. Ale na sali nie jest pusto, jest dużo ludzi, ludzie się uśmiechają i każdy robi swój ostatni trening. Także to w tym społeczeństwie fitness doceniam najbardziej, że ludzie walczą do końca. Możemy się różnić, możemy się nie zgadzać, często jesteśmy podzieleni w różnych tematach, jeśli chodzi o fitness, ale jeśli chodzi o wytrwałość i walkę do końca, to jesteśmy w tym jednością. I to szczerze mi imponuje. A tymczasem pozwólcie, że jeszcze ja zrobię swój ostatni trening. Co taki ucieszony? Słuchaj, ja robię push pull na 3 dni. Co Maciek, na serio zamykamy? Przykro się. Nic nie zrobimy? No nic nie naprawdę. To naprawdę jest koniec? To naprawdę jest. To naprawdę jest koniec. Do zobaczenia. Szanowny panie premierze, ja nazywam się Mariusz Czerniewicz i pozwolę sobie chociaż spróbować, no bo nie wypada nie spróbować. W sensie, jestem zawodowym sportowcem. Żyję z tego, że trenuję na siłowni, buduję tam moje ciało, startuję też w zawodach, z jakimiś sukcesami nawet, ale przede wszystkim pracuję jako trener. Trener, który pomaga ludziom spełniać ich sylwetkowe marzenia i tak się składa, że siłownia dla mnie, akurat dla mnie, nie jest niezbędnym narzędziem, ale ten film nie chciałbym, żeby był o mnie, tylko chciałbym, żeby był bardziej o nas, o naszej społeczności. Oczywiście, tak jak to wszędzie bywa w społeczeństwie, że nie zawsze w pełni się zgadzamy i tak też jest tym razem, ale chcę powiedzieć, że z racji tego, że no, też jestem youtuberem, mam możliwość tego takiego medialnego rozgłosu, to jestem głosem, żeby mnie skłamał. Pozwoli pan, że sprawdzę. Także, panie premierze, pozwolę sobie mówić za te 93% naszej społeczności i prosiłbym po prostu też, by spojrzeć na problem siłowni raz jeszcze, może nawet nieco głębiej niż dotychczas, ponieważ jeśli patrzymy na siłownię jako na miejsce rekreacji, to ja rozumiem, w pewnym stopniu nawet rozumiem tą decyzję, ponieważ rekreacja nie jest nam niezbędna do funkcjonowania, tylko tak się składa, że siłownia to też jest często, bardzo często wśród tych ludzi, którzy tutaj głosowali w tej ankiecie, jedyne źródło utrzymania. To jest miejsce, gdzie zarabiają na chleb, to jest miejsce, gdzie zarabiają na swoje kredyty, na swoje mieszkania, na swoje po prostu, nie wiem, dzieci, życie, rodzinę. W sensie to tak funkcjonuje, to jest praca jak
jak każda inna. Dużo młodych ludzi po prostu goni za tym marzeniem, żeby móc się związać ze sportem, móc żyć z czegoś, co kochają, wyjeżdżają do większych miast, wynajmują mieszkania i w tym momencie, gdy będzie kolejny zastój, to jeśli rodzice im nie pomogą, to wszyscy jesteśmy w dużych tarapatach i uprzejmie proszę o zastanowienie się nad łączaniem sektorów gospodarki. Nie wiem, czy my jesteśmy na to gotowi jako Polska, a jako branża fitness wiem, że na pewno nie jesteśmy gotowi. Młodzi ludzie sobie nie dadzą rady i to jestem tego w 100% pewien, że to będą bardzo smutne historie. Proszę wyobrazić sobie rodziny młodych ludzi, tych ludzi, na których dajecie to 500+, że to jednak ich w tym momencie nie uratuje, no bo potrzebują mieć na kredyty, potrzebują mieć na życie i my w tym momencie nie będziemy mieli na życie. 2 miesiące przetrwaliśmy, chociaż ja też nie ukrywam, tak jak mówiłem, ja sobie poradzę, jakieś oszczędności mam, ale szczerze, marzec i kwiecień były jedynymi miesiącami w 7 latach historii mojej firmy, gdzie poniosłem straty finansowe. Także to jest naprawdę ciężki czas. Musimy się szykować na najgorsze. Dlatego uprzejmie proszę raz jeszcze, żeby się zastanowić nad tym wszystkim. I jeszcze jeden czarny, chociaż nadal realny scenariusz. Z tego co wiem, pan premier jest światowej klasy specjalistą od bankowości i na pewno ma pan świadomość tego, jak działają systemy kredytowe. Brutalna prawda jest taka, że duża część tych młodych Polaków ma już wzięty kredyt na mieszkanie, ma też wzięty kredyt na różne aspekty swojego życia. I jeśli stracą płynność finansową, to zapłacą ogromne kary. Ogromne kary wynikające z umów, które podpisali. Bądź w najgorszym przypadku stracą nawet swój dorobek życia, na który brali kredyt. Nie chcę teraz już myśleć o tym, że można powtórzyć scenariusz kryzysu z Ameryki z 2008 roku, gdzie cały system bankowy stał się niewydolny. To byłaby wielka tragedia dla polskich banków, ale to znacznie wykracza poza moje kompetencje. Chciałbym się skupić na moim środowisku. Dlatego proszę raz jeszcze o zastanowienie się nad tym, żeby stworzyć nam możliwości do pracę. Tak jak ja śledzę też premiera na Instagramie i premier napisał takiego posta, że liczy się solidarność. Dlatego ja proszę o solidarność w tym wypadku. Tak jak premier wykonuje swoją pracę, tak my prosimy o to, żebyśmy odzyskali możliwość wykonywania naszej pracy. I tak zupełnie na koniec, kierując się logiką, prosiłbym, żeby zauważyć fakt, że siłownia to nie jest tylko budowanie mięśni, to nie jest tylko sport, ale też dla wielu ludzi to jest miejsce fizjoterapii, to jest miejsce wracania do zdrowia po ciężkich urazach. Dla wielu ludzi to jest nic innego jak rehabilitacja. Fizjoterapia, rehabilitacja to jest tak naprawdę nic innego jak bardzo specjalistyczny trening siłowy, często po prostu z nieco mniejszym obciążeniem, ale wielu trenerów świadczy usługi, które polegają na tym, żeby przywracać ludzi do pełnej sprawności, przywracać ludzi do zdrowia. I jeśli już weszliśmy na temat zdrowia, to chciałbym, żebyśmy też spojrzeli na tę sytuację uczciwie i zadali sobie pytanie, ilu ludzi zabija ten wirus, a ilu ludzi w ciągu roku zabija złe prowadzenie się, otyłość, brak zwracania uwagi na nawyki żywieniowe i brak w swoim życiu podejmowania jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Nie zabierajmy ludziom szansy na ogarnięcie się. Uprzejmie o to proszę.